Zima właściwie jest taka, ja bym powiedział, pod drogowe prace. Da się je robić. Ja jeżdżę tu niedaleko do takiej kawiarni od 40 lat i tam taka malutka nawet uliczka, a widzę, że zrobiliście tam asfalt. Dużo jest takich ulic, bo w tym roku oprócz takich dużych arterii jak Konopnickiej, przy której stoimy, czy Powstańców Śląskich, Księcia Józefa, moja ukochana. Księcia Józefa, ale były na Sawiczewskich też prowadziliśmy pracę. To były też realizowane takie małe uliczki, które obsługują po kilkanaście, kilkadziesiąt bloków. Jeżeli wszystkich remontów nakładkowych było około 40, to ja myślę, że co najmniej połowa to były właśnie te mniejsze uliczki, które potrzebowały takiego remontu. I to nas kierowców cieszy, bo przecież jeździmy tam, dla mieszkańców to bardzo wygodne. A co nas czeka, jeśli chodzi o tego typu remonty, no już w tym roku? No jeżeli chodzi o ten rok, to czeka nas dużo więcej, bo jeżeli w tamtym roku to było około 40, no to musimy myśleć o 2-3 razy takiej ilości remontu. I to w tym, ale mamy na przykład takie ulice, które rzeczywiście będą wyzwaniem dla nas i dla miejskiego inżyniera ruchu, jak to poukładać. No, dla przykładu Ronda Matecznego, ulica Kamińskiego, część ulicy Zakopiańskiej, Aleje Trzech Wieszczów, plus te wszystkie mniejsze uliczki. Naprawdę dużo tych prac będzie realizowanych. No i mamy też środki, które są obiecane w ramach igrzysk, które mają się odbywać w Krakowie, więc tych pieniędzy do tak zwanego przerobienia jest naprawdę sporo. My się teraz zastanawiamy, w jaki sposób mieszkańcy łatwo znaleźli informacje o tym, że coś koło ich domu będzie remontowane. Szukamy nowych pomysłów, jak to zrobić, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że skala remontów będzie naprawdę spora, a chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli świadomość, tak? Ta i ta ulica będzie remontowana w tym roku, informacji trzeba szukać tu i tu. Na naszej stronie jest taka mapa utrudnień, która zawiera te informacje o najbliższych utrudnieniach, zawiera terminy, zawiera informacje o opisach, jest to zaznaczone na mapie, na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Myślę, że ta mapa przyda się jeszcze bardziej niż przez ostatnie lata. To znakomicie, cieszy to, no bo jednak przyjemnie się jeździ po gładkiej ulicy. No tutaj już nawet drzewa posadzono, także myślę, że ten Kraków trochę będzie pięknie.